Specjalne wydanie magazynu sportowego w telewizji internetowej Czewa TV. Kilkanaście dni temu po meczu Rakowa Częstochowa z Elaną Toruń doszło do zamieszek, w których uczestniczyli kibice czerwono-niebieskich oraz policja. Po tych wydarzeniach kilka dni temu Stowarzyszenie Kibiców Wieczny Raków wydało specjalne oświadczenie, w którym czytamy, że wszystkie grupy formalne i nieformalne związane z ruchem kibicowskim na Limanowskiego zawieszają doping. Dlaczego tak się stało? Porozmawialiśmy o tym ze Stowarzyszeniem Kibiców Wieczny Raków oraz poprosiliśmy o komentarz prezesa klubu RKS Raków Krzysztofa Kołaczyka. Tomek, kilka dni temu na stronie kibiców Rakowa ukazało się oświadczenie, w którym czytamy, że zawieszacie doping na meczach Rakowa rozgrywanych na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Na początek powiedz nam, skąd taka akcja z Waszej strony? Znaczy, taka akcja jest odpowiedzią na działania policji, na działania rządu, wymierzonego w kibiców, tak? Kolejny mecz, spotykamy się z licznymi prowokacjami, z kolejnymi mandatami za takie wykroczenia, za które gdzie indziej po prostu nie jest karane, czy w autobusie, czy na dyskotece. Nie chcemy wdawać się na minę, tak? I być tym czarną owcą całej częstochowskiej rodziny, bo i tak jesteśmy za nich uważani. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie i być może ludzie, którzy dostrzegą to, że nie ma dopingu w Częstochowie, podrapią się w czoło i pomyślą, że coś jest jednak z tą polską policją i rządem nie tak. Czyli taką szalę goryczy przelało to spotkanie z Elaną Toruń, kiedy doszło do starcia z policją. Tak, to była taka, powiedzmy, czara goryczy, przepełniło, no w sumie w zasadzie to było już takie przegięcie na maksa, tak? Na początku prowokacja pod stadionem, kiedy nie wpuszczono kibiców Ruchu Chorzów, następnie tutaj interwencja policji niewspółmierna do zagrożenia, pobicie kobiet, dzieci, osób pracujących na cateringu, do tego mandaty, do tego jakieś zatrzymania. Nie ma sensu się w to bawić, skoro nas nie chcą. Po tym całym zamieszaniu po meczu z Elaną Toruń apelowaliście na waszych stronach internetowych o to, żeby ludzie poszkodowani i ludzie, którzy kręcili czy to telefonami komórkowymi filmy, czy robili zdjęcia, zgłaszali się do was. Macie już udokumentowane jakieś zajścia, które ewentualnie będziecie umieszczali na waszych stronach internetowych, czy zamierzacie inaczej działać, zbierając ten materiał? To znaczy tak, materiał jest już zebrany. Osoby, które były poszkodowane, pobite, zgłosiły się na obdukcję. Na ten moment konstruowana jest skarga do prokuratury na działania policji. Uważamy, że policja przekroczyła swoje uprawnienia, używając pałki w 4 dozwolonych takich punktach, które były w ustawie z 90 roku. Toczy się postępowanie prokuratorskie, była kontrola z Komendy Głównej Policji w Częstochowie. Z tego co wiemy, z nieoficjalnych źródeł, wypadła bardzo na niekorzyść częstochowskiej policji. Tak więc no, my będziemy działali, aby krokami prawnymi uzyskać prawdę, ponieważ no, wszystkie media zrelacjonowały, że tłum kiboli rzucił się na policjantów. Prawda jest jednak całkiem inna. Pod tym waszym oświadczeniem, oprócz Stowarzyszenia Kibiców Wieczny Raków, podpisało się również kilka nieformalnych grup działających tutaj razem ze stowarzyszeniem. Czy to była jakaś taka dyskusja zażarta, czy w sposób demokratyczny po prostu podjęliście takie działanie i wyciągnęliście według was najlepsze wnioski, najlepszy plan na przyszłość? Znosiliśmy się z tym zamiarem już troszkę wcześniej, po wcześniejszych prowokacjach. Natomiast spotkaliśmy się we wspólnym gronie i dyskutowaliśmy. Nie było problemu z podjęciem tej decyzji. Wszyscy byli na tak, nie ma sensu dawać zarobić państwu poprzez mandaty. My będziemy bawili się na wyjazdach, tam będziemy dopingowali naszą drużynę. Zapewne konsultowaliście również swoją decyzję z zarządem spółki RKS Raków. Jak zareagowali na waszą decyzję włodarze klubu? Znaczy, już wcześniej uprzedzaliśmy, że dojdzie do takiego spotkania wszystkich grup kibicowskich i że może paść taka propozycja i może zostać ona przyjęta. No cóż, włodarze chyba nie są zadowoleni z tego, że nie będzie tutaj dopingu na Limanowskiego. Tak samo drużyna. Nie jest to protest wymierzony jak najbardziej ani w zarząd, ani w piłkarzy, ani w nikogo innego oprócz rządu i policji. My chcemy, żeby nie było lepiej, żeby było normalnie. Żeby było normalnie, czyli jakie warunki muszą być spełnione, żeby doping tutaj na stadion wrócił?
Znaczy przede wszystkim została przepchnięta ustawa podpisana przez prezydenta Komorowskiego, gdzie wprowadził policję na stadiony dziwne. Na Limanowskiego nie było problemu, żadnych afer, awantur, zadym przez tyle czasu. Wystarczy, że policja wkroczyła na stadiony, drugi, trzeci metr rzędu, coś się dzieje, ludzie są wyciągani z tłumu, robi się druga Białoruś. Panie prezesie, dwa dni temu Stowarzyszenie Kibiców Wiecznych Raków wydało oświadczenie, w którym czytamy, że doping na stadionie przy ulicy Limanowskiego został zawieszony. Powody wszyscy znamy, zamieszanie po meczu z Elanem Toruń. Prosimy o oficjalne stanowisko klubu, bo wiemy, że do rozmów ze stowarzyszeniem jako takich doszło. My rozmawialiśmy z kibicami, tu jest w dalszym ciągu bardzo dobre relacje są między nami a naszymi kibicami. Kibice powiadomili nas o tym, że już nie będą zbiorowym jakimś tutaj zbiorową grupą i tak jak zawsze fajnie kibicowali, rozproszą się po stadionie po prostu. Ja nie mam do nich pretensji z jednej strony, no, jest to cała grupa w Polsce kibiców, takie coś sobie postanowili. I my mamy, tak jak powiedziałem, cały czas te dobre relacje. Ja myślę, że te relacje odgórnie w końcu zaczną być normalne między tutaj, bo troszkę tej polityki wchodzi w ten sport niepotrzebnie całkowicie. Także no ja mówię, no, chciałbym, żeby to jak najszybciej się skończyło, żeby te relacje między kibicami a tymi sprawami tam ponadsportowymi już w końcu się wyjaśniły i żebyśmy naprawdę cieszyli się z ich dopingu na stadionie, bo tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony z dwóch lat współpracy z kibicami i tutaj wszyscy, co przychodzą, co dawniej chodzili, teraz nie chodzili, bo się bali, zaczęli znowu chodzić na mecze, są bardzo zadowoleni, są zaskoczeni bardzo fajną atmosferą i tak jak mówię, no bardzo bym chciał, żeby to jak najszybciej się skończyło, żeby kibice wrócili na swoje miejsca i w dużej grupie dopingowali znowu drużynę. Nie obawiacie się, że te zajścia z Elanem Toruń w dużej mierze też wpłyną na frekwencję na stadionie przy ulicy Limanowskiego na tych meczach rozgrywanych tutaj? Nie, no ja wierzę głęboko, że nie. Ja uważam, że i tak przeszło to, rozmawiam z ludźmi, nie było to jakiegoś wielkiego echa, jedynie coś tam się troszkę rozpisywało. Nie, z odbioru tu między kibicami wcale jakiegoś wielkiego takiego rozgłosu to nie zrobiło. Wierzę głęboko, że nie zrobiło to nam krzywdy i ta praca wykonana przez dwa lata, tak jak mówię, w dobrej atmosferze z kibicami i z dobrego klimatu na stadionie i tego się nie zmieni. Czyli po prostu wierzę, że kibice przyjdą na mecz i będą razem się cieszyli z fajnych meczów. No troszkę to jednak zaszkodzi atmosferze na też chyba na boisku, bo piłkarze zawsze mówią w wywiadach, że wolą grać, kiedy jest doping, kiedy jest tak zwane ciśnienie. Rozmawialiście już z drużyną na ten temat? Piłkarze są świadomi tego, że na najbliższym meczu tego dopingu nie będzie? Tak, doszło to do nich, rozmawiają między sobą i na pewno zgodzę się z tym, że każdy sportowiec marzy sobie, żeby grać przy pełnych trybunach. Jest to dodatkowa taka iskra i energii, siły, mobilizacji i no wszystkiego. To jest piękne, jeśli się gra przy pełnych trybunach, tak jak powiedziałem. Szkoda, że nie będzie kibiców na najbliższych meczach, ale wierzę w to, że szybko wrócą na miejsce i zapełnią cały ten łuk. I tu nasi piłkarze będą zadowoleni, tak jak do tej pory, z ich fajnego dopingu. Głos w tej sprawie zabrała również częstochowska policja. Oświadczenie po tych wydarzeniach możemy przeczytać na internetowej stronie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.